To jest program Michał Rachoń Jedziemy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w towarzystwie gościa. Z nami jest gość polityczny Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzień dobry, witam serdecznie. Poseł na Sejm, były minister spraw zagranicznych. Panie ministrze, sprawa afery gruntowej, sprawa sprzed lat, dziś okazuje się mieć finał, którego myślę, że nikt nie spodziewał się w roku 2007. Między innymi pan profesor Kamil Zaradkiewicz twierdzi, że Sejm bez dwóch posłów jest Sejmem kadłubowym, a w polskim Sejmie odbywa się dyskusja dotycząca więźniów politycznych. Platforma twierdzi, że Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński nie są więźniami politycznymi, że są po prostu politykami, którzy siedzą w więzieniu. To cała sekwencja zdarzeń, panie redaktorze, jest taka, że najpierw odciąć dostęp do informacji, bo zaczęli od mediów. Zaczęli od tego, żeby wyłączyć, tak naprawdę wypiąć wtyczkę w telewizji polskiej, siłowo narzucić władzę w telewizji, w radiu, w Polskiej Agencji Prasowej, razem wchodzą z osiłkami, z ochroniarzami, bezprawnie, bo sąd KRS odmówił wpisu, jasno stwierdził, że to jest bezprawie. Później nieco koncepcję zmienili, kiedy zobaczyli, że cały ten plan się sypie. Wprowadzili likwidatorów, no ale to jest również bezprawne, ponieważ nie można zlikwidować spółek, które są nadawcą publicznym, które mają do realizacji misję publiczną. Następnie, kiedy odcięto w znacznej mierze obywateli od informacji i ustanowiono monopol informacyjny, czego najlepszym przykładem był ten wywiad słynny Donalda Tuska, gdzie w trzech telewizjach można było zobaczyć to samo, więc jest ten ujednolicony przekaz. Jedynie Telewizja Republika, Telewizja Trwam, jeszcze kilka pomniejszych mediów realizują trochę inną wizję, no ale zasadnicza część przekazu dociera w jednolitej wizji i to był ten pierwszy krok. Drugi krok to zmiany w prokuraturze, to zmiany również kadrowe, ale również bezprawne w tych wszystkich miejscach, w których można je dokonywać i równolegle próba zastraszenia, bo ja nie mam wątpliwości, że tego rodzaju podjęcie sił, żeby wejść do Pałacu Prezydenckiego z policją, panie redaktorze, no to jest bezprecedensowe, ale to też ma zastraszyć nie posłów Kamińskiego i Wąsika, bo ich się nie zastraszy, bo to są twardzi ludzie, natomiast społeczeństwo, że można zrobić wszystko, że można wprowadzać, jak to mówi Donald Tusk, zdaje się, jest z tego dumny, terror praworządności, no ale to są działania bezprawne, za które Donald Tusk ale i może to, jego kamraci będą musieli ponieść konsekwencje. Panie pośle, sformułowanie terror praworządności, ja wiem, że ono pochodzi od prezydenta, ale widzę, że Donald Tusk bardzo chętnie to sformułowanie użył jako swoje. No przecież w istocie mamy do czynienia z terrorem bezprawia, a nie z terrorem praworządności. No. Dokładnie, znaczy jeżeli jest tak, że wprost się w ustawie mówię, no powiem tutaj, podam przykład mediów, jaki sposób powołuje się władze w spółkach medialnych, a władza tego nie realizuje, tylko stosuje inny sposób, no to jest bezprawie wprost. Tak mamy do czynienia z mediami. Jeżeli mówi się wprost w ustawie, w jaki sposób powołuje się i odwołuje prokuratora krajowego, a władza szuka kruczka prawnego, bardzo zresztą nieszczęśliwego, no ten wytrych, on nawet prawnie jest po prostu beznadziejny, żeby bez zgody prezydenta spróbować odwołać prokuratora i powołać pełniącego obowiązki, który nie istnieje też taka funkcja w systemie prawnym, to wszystko jest absolutnie bezprawne i zgadzam się, że to nie jest żaden terror praworządności, to jest w istocie terror bezprawia. No ale kiedy pytany jest o te sprawy prezes Rady Ministrów, Donald Tusk mówi, no zaraz, my podejmujemy działania, przekonani, że one są działaniami zgodnymi z prawem, jeśli komuś się to nie podoba, proszę iść do sądu, bo to wynika ze słów wypowiedzianych ostatnio przez premiera na konferencji prasowej. Ale są decyzje sądu. Jest decyzja właściwej Izby Sądu Najwyższego, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w sprawie odwołania od decyzji marszałka Hołowni. No i co? No i ta decyzja nie jest realizowana, tak? Bo pan marszałek sobie stwierdził, że on sobie do innej izby dowolnie wybierze i tam skieruje sprawę. No ale wtedy wracam... Są decyzje Trybunału Konstytucyjnego o zabezpieczeniach i co? I nic się w tej sprawie nie dzieje. A więc tutaj oczywiście decyzję sądu też Donald Tusk będzie uznawał, ale takiego sądu sądu, jaki on uważa za sąd i tak, jakie będą mu pasować. No ale przecież to jest sytuacja o tyle, no, mam wrażenie, to tragikomiczna w pewnym sensie, bo pytany o na przykład powody, dla których nie przyjmuje do wiadomości orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego albo Izby Sądu Najwyższego, której nie uznaje środowisko polityczne Donalda Tuska, może on odpowiedzieć, my uważamy, że nieuznanie tej decyzji jest zgodne z prawem. Jeśli się to państwu nie podoba, proszę iść do sądu. Tak, jeszcze mamy opinię prawną. Najlepiej jakiegoś działacza Lewicy, Platformy Obywatelskiej albo KOD-u, bo takie opinie prawne przedstawił prokurator Bodnar, próbując jakoś wytłumaczyć tą swoją operację z prokuratorem krajowym. No trzech prawników, każdy zaangażowany politycznie w sposób niebudzący wątpliwości. Ale jeszcze dwa słowa, jeśli pan pozwoli, o Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku.
Bo to jest rzeczywiście rzecz znamienna. Tu jest próba zastraszenia społeczeństwa, że można wsadzić, mówiąc kolokwialnie, każdego, ale tu jest też uderzenie w serce tego, co było walką z korupcją. No to są dwie osoby, które są symbolami walki z korupcją w Polsce. Więc to jest też sygnał do tych wszystkich, którzy chcieliby wrócić do tych różnych działań przestępczych, korupcyjnych. Słuchajcie, wy w tej chwili nie macie się czego obawiać. Obawiać się mogą ci, którzy walczą z korupcją. To oni nie mogą zostać skutecznie ułaskawieni zdaniem Donalda Tuska. To ich można bezprecedensowymi środkami w Pałacu Prezydenckim ująć i w tej chwili trzymać w więzieniu. Ci, którzy z kolei chcieliby z korupcji czerpać profity, zdaje się, że mogą liczyć teraz na Eldorado i to jest też taki pośrednio sygnał wysłany do nich. Panie ministrze, wczoraj w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich odbyła się dyskusja dotycząca właśnie tej sprawy i w trakcie tej dyskusji Bronisław Wilcztajn, były redaktor naczelny naszej stacji, jeden z twórców telewizji Republika, powiedział coś, na co mam wrażenie opinia publiczna wcześniej nie zwróciła uwagi. My również w mediach społecznościowych opisywaliśmy, mówiliśmy o autobusie, który zagrodził wyjazd z Pałacu Prezydenckiego. Bronisław Wilcztajn wczoraj zwrócił uwagę na to, że przecież w istocie jest to forma użycia siły względem prezydenta. No, zablokowanie wyjazdu prezydenta z jego siedziby jest tylko krok dalej od jakiegoś, no nie wiem, szarpania fizycznego, zabronienia mu dostępu przez jakichś ochroniarzy. No wszystko po to, żeby zdążyć wejść do Pałacu Prezydenckiego i przeprowadzić wewnątrz Pałacu Prezydenckiego pewną operację. No i my być może moglibyśmy to traktować tylko jako dyskusję akademicką, gdyby nie doświadczenia państwa polskiego z roku 2008, gdzie Donald Tusk no, odbierał prezydentowi Kaczyńskiemu prawo do korzystania z zasobów państwa przynależnych prezydentowi. Gdyby nie rok 2010, o którym dzisiaj wiemy już tak dużo, który również odbył się w czasie, kiedy premierem był Donald Tusk, a prezydent był z innego obozu politycznego. Ja niestety mam te same dokładnie skojarzenia z tym odbieraniem samolotu z jednej strony. Później cała ta polityka doprowadziła do rzeczywiście do tragedii narodowej. To jest odpowiedzialność Donalda Tuska, a też brak działania już po tragedii również go obciąża w sposób jednoznaczny. Natomiast teraz działanie wobec prezydenta rzeczywiście przypomina te czasy odbierania samolotu, próby dyskredytacji prezydenta, próba zamknięcia go nie tylko w jego uprawnieniach, ale także w swobodzie działania. Niestety rzeczywiście budzi te konotacje. Musimy zrobić wszystko, żeby nie skończyło się to, również nie doprowadziło to do kolejnych kroków i do jakiejś tragedii. Bo polityka Donalda Tuska oczywiście poza tym, że jest niesłychanie szkodliwa dla państwa, to jest również dla państwa niebezpieczna. Panie ministrze, ale to jest rzecz, która budzi kolejne pytania i następujące, czy wynikające z tego konsekwencje. Dziś wiemy, że rok 2008 i to, co zostało i to, co było przedstawiane jako właśnie wojna o samolot czy wojna o krzesło, w istocie było fundamentalnym sporem o miejsce Polski w świecie i o sposób, w jaki Polska ma być, jakim państwem ma być Polska. Chodziło wówczas o stosunek do Federacji Rosyjskiej. My w serialu Reset między innymi opublikowaliśmy kompletnie nieznaną konferencję prasową prezydenta Lecha Kaczyńskiego na pokładzie samolotu, kiedy leciał do Brukseli wynajętym samolotem po tym, jak premier odebrał mu prawo korzystania z rządowego. I on powiedział, że polityka, którą prowadzi Donald Tusk, jest polityką budowania, zwiększania masy Federacji Rosyjskiej jako partnera. To o co dzisiaj idzie spór, którego przejawem jest zablokowanie wyjazdu przez miejski autobus z Belwederu po to, żeby w Pałacu Prezydenckim zatrzymać Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Bo jeśli to są podobne metody, no to również cel tej gry no musi być chyba czymś innym niż tylko i wyłącznie jakiejś złośliwości. Na pewno cel tej gry jest szerszy i na pewno on nie jest jeden. Na pewno tu się odbywa to na wielu płaszczyznach i wielu poziomach. To, co zawsze było, to można powiedzieć, marką, w cudzysłowie marką oczywiście Donalda Tuska, to była chęć realizacji własnych interesów, w szczególności na arenie europejskiej, kosztem interesów własnego kraju. I Donald Tusk jest w stanie wejść w różne koalicje, jest w stanie zyskiwać różnych sojuszników, czy też podmioty, państwa, polityków wspierających go, żeby te ambicje zrealizować. To go doprowadziło do fotela przewodniczącego Rady Europejskiej. Na pewno teraz mówi się o tym zresztą, jakie mogą być te ambicje. Te personalne ambicje ma, ale
żeby do tego celu móc zdążyć, no to oczywiście musi zrealizować interesy swoich mocodawców tutaj wewnątrz kraju. Być może ma na to mało czasu, bo to nowe rozdanie instytucjonalne w Unii Europejskiej zacznie się już od czerwca, po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Stąd się tak spieszy, stąd niestety też mając, jak wszystko na to wskazuje, przyzwolenie instytucji europejskich, bo tam też przecież sytuuje się część na pewno jego mocodawców, realizuje te działania bezprawnie, ale jak widać, no jest zdeterminowany. Dlaczego? Dlatego, że działa sam dla siebie, ale oczywiście działa też po to, żeby mieć wsparcie w realizacji swoich ambicji za granicą. Proszę zwrócić uwagę, że za granicę nie pójdzie żadna krytyka. No, ja nie zakładam, żeby tylko i wyłącznie prywatne, osobiste ambicje mogły być drogą do w gruncie rzeczy prowadzenia działań, no, o których przecież dziś już wie Donald Tusk, że one mogą doprowadzić, nawet jeśli nie są intencjonalne, mogą doprowadzić do konsekwencji daleko przewyższających nawet nasze wyobrażenia, a mimo wszystko widzimy wejście w dokładnie te same buty, choć dziś prezydentem nie jest nieżyjący Lech Kaczyński, a Andrzej Duda, minister zresztą w kancelarii prezydenta przed laty. Znaczy, to są oczywiście z jednej strony te personalne ambicje, z drugiej strony wielopoziomowa gra, moim zdaniem, na zlecenie podmiotów realizujących ambicje także na poziomie podmiotów? Międzynarodowym. Co to są za podmioty? No, to przede wszystkim jest nasz zachodni sąsiad i politycy tam usytuowani, ale nie tylko, bo to są politycy. To są działania na zlecenie niemieckich polityków? Dobrze, między innymi to są politycy, którzy chcieliby wprowadzić centralistyczną wizję Unii Europejskiej, którzy chcieliby, żeby ta centrala była w Brukseli, w Berlinie, ewentualnie jeszcze w jednej czy może dwóch stolicach, żeby stamtąd były podejmowane decyzje także odnośnie Polski, żeby można było narzucać tak szkodliwe rozwiązania jak pakt migracyjny, żeby można było narzucać tak szkodliwe rozwiązania jak wchodzenie w kompetencje państw członkowskich w tak oczywistych narodowych obszarach jak obrona granicy, jak tworzenie własnej i zarządzanie własną armią, własną polityką energetyczną, własnym budżetem, własnymi podatkami, własną polityką edukacyjną. Czyli tak naprawdę, żeby można było wychowywać i zarządzać społeczeństwem po swojemu, ale już nie z Warszawy, tylko zupełnie z innego miejsca. I to jest interes mocodawców Donalda Tuska, a Donald Tusk jest w tej grze narzędziem. Jak rozumie pan w kontekście tego, co widzimy w tej chwili? Mamy za nami miesiąc rządów Donalda Tuska. 13 grudnia rząd został powołany. No, jesteśmy kilka dni po 13 stycznia. No i w międzyczasie wydarzyły się wszystkie te rzeczy, o których mówimy. W międzyczasie okazało się, że ustawy fundamentalne mogą być otwarcie łamane, że wyłączony może być sygnał nadawania telewizji publicznej, że mogą trafić do więzienia aktywni posłowie i może być nielegalnie, jak stwierdził Sąd Najwyższy, wygaszony ich mandat. Przecież na parę dni przed przejęciem władzy przez Donalda Tuska Klaus Bachmann, niemiecki publicysta Niemiec, mieszkający w Polsce od ostatnich lat komunizmu, napisał, że dokładnie to się wydarzy. Napisał w Berliner Zeitung dwa szokujące wówczas dla nas teksty, w których mówił o tym, że trzeba stosować metody autorytarne dla przywrócenia demokracji. W ostatnich godzinach w mediach społecznościowych furorę robi tekst byłej korespondentki zagranicznych mediów w Polsce, która wręcz pisze, że to jest eksperyment, który jeśli uda się w Polsce, będzie powtarzany również w innych państwach, które mają problem z demokracją. Terror praworządności. No to dlatego tak to pojęcie się spodobało Donaldowi Tuskowi, bo on widzi w tym pewną zręczność i ma świadomość tego, że on to, co się nazywa praworządnością, wprowadza metodami w istocie terrorystycznymi. Zdaje się, tego się specjalnie nie wstydzi, ale ma pan rację. Klaus Bachmann odsłonił trochę tej kurtyny, którą próbuje się czasami zakryć te właściwe intencje. Tak, to wiedział, co się będzie działo? Myślę, że wiedział. No myślę, że ten plan był jasny, i on nie powstał. Skąd może publicysta zasiadający, mieszkający w Polsce, pracujący na kilku polskich uczelniach, władający językiem polskim, wiedzieć, co planuje polska władza i publikować to w niemieckich mediach, zanim ta polska władza rozpocznie te działania? Po pierwsze, to jest dość mocno politycznie osadzony publicysta, znający dobrze Donalda Tuska, znający wielu niemieckich polityków, więc myślę, że nie czerpie wiedzy tylko z mediów, to po pierwsze. A po drugie, wie pan, no, jeżeli jest się względnie inteligentną osobą i nawet nie ma się dostępu do polityków wprost, chociaż to nie jest przypadek Klausa Bachmana, tylko poskłada się, będąc obserwatorem, pewne klocki, to jest dość jasne, jakie były intencje Komisji Europejskiej,
jakie były intencje wielu niemieckich polityków co do wyborów 15 października, które odbyły się w Polsce. Te intencje zostały w warstwie wyniku wyborczego i utworzenia rządu zrealizowane. No i teraz przychodzi czas dyskontowania. Więc Klaus Bachmann powiedział, co ma być tym eksperymentem, który ma być przeprowadzony rzeczywiście w Polsce, ale to nie dotyczy tylko Polski. To ma być rzeczywiście szersze działanie. Polska jest w tym przypadku no, tym pierwszym rządem, gdzie ma się tak duży wpływ, no bo ma się Donalda Tuska jako premiera. Ale co dalej w takim razie, panie ministrze? No jeśli można wbrew aktowi łaski prezydenta unieważnić tego rodzaju decyzje i wsadzić do więzienia objętych immunitetem posłów, to co dalej? Czy będziemy widzieli siłowe wejście do Trybunału Konstytucyjnego Agencji Ochroniarskiej, czy jakiś elektryk przyjdzie do Narodowego Banku Polskiego i wyłączy na przykład elektroniczne zamki do skarbców ze złotem, albo wyłączy komputery, które przetrzymują informacje o obligacjach albo o naszej walucie? Czy to oznacza, że Komisja Nadzoru Finansowego stanie się, nie wiem, miejscem jakichś ćwiczeń antyterrorystycznych, w ramach których jej szef będzie musiał opuścić budynek i udać się w jakieś wskazane przez ćwiczących pułkowników rympałków miejsce? No, jesteśmy w miejscu, politycznie w miejscu, w którym takie pytania należy zadawać. Znaczy, co dalej? W sytuacji, w której prawo nie obowiązuje, można rządzić uchwałami, można rządzić osiłkami, którzy wpadają do mediów, się nie przedstawiają, próbują przejąć władzę w sposób fizyczny, w której można zastawiać właśnie autobusem wyjazd z Pałacu Prezydenckiego. No cała ta sekwencja, którą widzieliśmy, rzeczywiście wydaje się, że można się spodziewać wszystkiego. Ale to, co może postawić tamę tym działaniom, to jest skala oporu nie tylko politycznego, ale także społecznego. I ten marsz 11 stycznia, on jednak zaskoczył, ja to też widziałem choćby wczoraj na pierwszym dniu otwarcia nowego posiedzenia Sejmu. Tam nie było takich, wie pan, sielankowych nastrojów, jak w partii, która przez miała teraz miesiąc, doskonale go zdyskontowała, idzie dalej przebojem w kolejne miejsca. Tam raczej wśród części posłów widziałem, wśród części, nie wszystkich, ale wśród części widziałem pewne skonsternowanie. Też w kuluarowych dyskusjach mówi się o tym, że to rzeczywiście było kilkaset tysięcy osób, które przyjechały do Warszawy. Skala mobilizacji była bezprecedensowa. Ja ostatnią taką skalę mobilizacji pamiętam, kiedy z Poznania, bo w Poznaniu organizowaliśmy te wyjazdy, był wyjazd na pogrzeb świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Teraz ta skala była rzeczywiście ogromna, nawet jeszcze większa niż wtedy. I to pokazuje, że jednak ta skala oporu społecznego jest duża. I to może zatrzymać Donalda Tuska w jego działaniach, bo jeżeli tych działań się nawarstwi wiele, jeżeli opór społeczny będzie duży, jeżeli to nie będzie pomijalne także w dyskusji międzynarodowej, no to trzeba się będzie zatrzymać. To ja na koniec chcę spytać o dwie rzeczy związane z tym, o czym przed chwilą pan powiedział. No może najpierw spytam, czy pana zaskoczyła ta skala mobilizacji przed 11 stycznia? Pana jako polityka Prawa tak, i Sprawiedliwości. Tak, to przyznam, chociaż jestem politykiem ponad 20 lat i spodziewałem się dużej skali mobilizacji, ale taka skala mobilizacji mnie na tyle zaskoczyła, że jeszcze specjalnie weryfikowaliśmy, kiedy zobaczyliśmy, ile osób się zgłosiło do tego wyjazdu, żeby sprawdzić, czy to nie są jakieś osoby, które się, że tak powiem, no, zgłosiły fejkowo, prawda, na ten wyjazd. Ale nie, ta skala oczywiście była duża. To ja spytam, bo my w telewizji Republika mieliśmy przeczucie, dyskusje, które się tutaj odbywały w naszej redakcji, no, szły w zupełnie inną stronę niż to, co suflowały media głównego nurtu, mówiąc, że zainteresowanie jest nikłe, niewielkie. Wiedzieliśmy, że to zainteresowanie jest bardzo duże, ale moje pytanie do pana jako polityka, i to jest szerzej pytanie do polityków obozu Prawa i Sprawiedliwości, co takiego się stało? I jakie popełniliście państwo błędy jako politycy, że tego rodzaju mobilizacji w fundamentalnych przecież sprawach i przy fundamentalnych zagrożeniach, o których mówiliście przecież publicznie wielokrotnie, nie było w trakcie wyborów parlamentarnych w zeszłym roku, co spowodowało no, prawdopodobnie stratę 3, może 4 punktów procentowych, a w efekcie utratę możliwości rządzenia, a w efekcie wszystko to, o czym rozmawiamy. To jest analiza, która w tej chwili trwa. Ona jest bardzo potrzebna. To jest zasadne pytanie, które powinien sobie zadać każdy polityk. Jakie błędy zostały popełnione, że nie została wywołana ta skala też mobilizacji przy urnach wyborczych i w kampanii wyborczej, z którą mamy do czynienia teraz. Być może ta świadomość tego, co mogą oznaczać rządy Donalda Tuska społecznie, nie była tak duża. Takie mam poczucie. Te osoby, które jechały, ja z nimi rozmawiałem,
jeszcze przed wyjazdem później na miejscu, no to byli bardzo często obywatele, którzy byli też zaskoczeni tym miesiącem, który zafundował Donald Tusk. A to bardzo często byli też w przeszłości wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ale nawet ich skala tego bezprawia, tego terroru praworządności, tego chamstwa też tak naprawdę, które zafundował przez ostatni miesiąc Donald Tusk, bo to też przekracza nie tylko granice prawa, ale też zwyczajnej, zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Nawet ich zaskoczyła. Pytanie, czy mogliśmy zrobić więcej w kampanii wyborczej, żeby uświadomić, jak duże jest to zagrożenie. Ale czy są też jeszcze inne powody? Ta analiza w tej chwili trwa, jej rezultaty będą musiały być znane szybko, bo jeszcze przed wyborami samorządowymi i wyborami do Parlamentu Europejskiego. Szymon Szynkowski-Welsenk, były minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Panie ministrze, dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Proszę zostać z nami. Trwa program. Michał Rachoń, jedziemy. Dwóch więźniów politycznych mówią wprost posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy podkreślają, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński są przetrzymywani za to, że walczyli z korupcją. A wasi politycy za korupcję dostają nagrody. Gdzie jest Włodzimierz Karpiński oskarżony o łapówkarstwo? W europarlamencie decyzją marszałka Hołowni. Gdzie jest Stanisław Gawłowski, Tomasz Grodzki, Roman Giertych, na których ciążą poważne zarzuty w parlamencie? W 2021 roku Donald Tusk o Sławomirze Nowaku, który jest oskarżony o 17 przestępstw zarówno przez prokuraturę polską, jak i ukraińską, mówił, że jest więźniem politycznym. Teraz politycy koalicji Tuska o więźniach politycznych w przypadku Wąsika i Kamińskiego mówić nie chcą. To są ludzie, którzy zrobili tyle krzywdy innym ludziom, przez których tyle ludzi siedziało jako więźniowie polityczni w więzieniu, że naprawdę oni na ten tytuł w żaden sposób nie zasługują. W Sejmie pojawiły się dziś żony więźniów. Jesteśmy dzisiaj tu, gdzie powinni być nasi mężowie, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej, bezprawnie osadzeni w zakładzie karnym. Dziękuję bardzo. Żądamy natychmiastowego uwolnienia naszych mężów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Sytuacja kobiet bawi posłów Platformy Obywatelskiej. Nie będzie miała pani żadnych, nie wiem, wyrzutów sumienia patrząc tym paniom w oczy? A dlaczego ja mam mieć wyrzuty sumienia? Ja już mam nadzieję, że żonom obu panów jest ciepło i że już wiedzą, jak mają sobie podkręcić ogrzewanie w domu, żeby było ciepło. No, naprawdę takie słowa pani kieruje w stronę kobiet, które z dnia na dzień straciły mężów, bo przebywają w więzieniu? I wielu prawników mówi, że nielegalnie. Panie redaktorze, w więzieniach siedzi jakieś 68 tysięcy mężów, różnych żon. I jest pytanie, czy pan żałuje wszystkich żon, wszystkich mężów? Panie są żonami bezprawnie więzionych posłów na Sejm, którzy od tygodnia prowadzą protest głodowy. I jakiekolwiek żarty z tego faktu są zwyczajnie nie na miejscu. Posłankę obozu rządzącego krytykują nawet koalicjanci. Wypada takie zachowanie posłowi, taki poziom? Pewnie by oczekiwał, że oprócz tej oceny, powiedzmy sobie, takiej politycznej czy działalności, będzie jeszcze taka zwykła ludzka. Ja mi się wydaje, zabrakło jej? Że, wydaje mi się, że zawsze warto być przyzwoitym. I w tej kwestii nie są to sprawy, z których warto byłoby drwić czy też uśmiechać. Są też prawne sprawy, które wymagają wyjaśnienia. Jeżeli chodzi o ułaskawienie pana prezydenta, dlaczego na przykład Donald Tusk go nie uznaje? Proszę państwa, to jest pytanie do Donalda Tuska, dlaczego on w ogóle nie uznaje porządku prawnego w Polsce, bo rzeczywiście nie uznaje i najwyraźniej po słowach pana Webera można sądzić, że ma w tym poparcie Unii Europejskiej, co jest dowodem na to, że cała walka Unii Europejskiej o praworządność w Polsce była jedną wielką komedią. Niepoważna jest także znajomość konstytucji przez posłów obecnej władzy, którzy nie potrafili uzasadnić swoich tez podważających ważność ułaskawienia posłów Wąsika i Kamińskiego w 2015 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. W konstytucji nie ma ram czasowych, jeżeli chodzi o ułaskawienie. Jest spór prawny, jest pewna praktyka. Prezydent myślę, że ponownie... Ale jaka praktyka? Na podstawie jakiego zapisu konstytucji? Bez żadnego zapisu konstytucji na temat... No to gdzie jest? Gdzie jest konstytucja? No, ma się douczyć. Prawo będziecie stawiać na podstawie orzecznictwa, a nie konstytucji? Stawiamy z głowy. Z własnej głowy. Tak jak wy je rozumiecie? Z faktami nikt nie powinien tutaj dyskutować. A który zapis konstytucji mówi, że ułaskawienie ma normy czasowe?
Jest praktyka, są wypowiedzi wielu profesorów. Ale jest konstytucja też. Tak, no. Konstytucja mówi jasno. Prezydent ma prawo do stosowania prawa łaski. Akt łaski nie jest ograniczony ani w czasie, ani merytorycznie. W odróżnieniu od innych konstytucji w przeszłości, konstytucji np. kwietniowej, gdzie była mowa tylko o wyrokach prawomocnych, w obecnym stanie prawnym takiego ograniczenia nie ma. Jednak obecna władza prawo stosuje tak, jak ona je rozumie. Problem jest taki, że ułaskawić można tylko osobę, która została skazana prawomocnym. Ale gdzie jest taki zapis w Konstytucji? No, ale to przecież nie musi być zapisu w Konstytucji. No, no musi, no. Konstytucja jest prawem najwyższym. Wiem, że chcecie tutaj kombinować w drugą stronę, natomiast to nic nie da. Chcemy, żeby było zgodnie z prawem. Bo nie można mówić, że coś jest zabronione, kiedy prawo o tym nie mówi. Dlatego nie można mówić, że prezydent nie mógł ułaskawić posłów wcześniej, bo w Konstytucji takiego zapisu nie ma. A to konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w naszym kraju. Pan prezydent sam powiedział, że uwolnił system sądowniczy od tej sprawy. Tak powiedział. Czyli ułaskowił, wykorzystał przepisy konstytucji. No, tu mamy różne interpretacje. Natomiast... Ale no nie można prawa interpretować tak, jak nam się podoba, tak jak to mówił Donald Tusk. Dokładnie. Dlatego ja mówię o tym, co mówią konstytucjonaliści. Ja mówię o tym, co mówi konstytucja. A przecież z konstytucją na sztandarach obecna władza szła do październikowych wyborów. Zresztą wielokrotnie mówili też o kulturze, a tej zdecydowanie zabrakło ministrowi kultury Bartłomiejowi Sienkiewiczowi, który podczas hymnu nie raczył wstać. Adrian Borecki, Telewizja Republika. Przypomnijmy, z nami są Jacek Wrona, Cezary Krzysztopa, Jacek Liziniewicz. No i nie wiem, od której z tych wypowiedzi Adrian Borecki spędził pracowity dzień w Sejmie rozpocząć. Ale może rozpocznijmy od Joanny Kluzik-Rostkowskiej, bo w pewnym sensie Cezary Krzysztopa już na początku naszej rozmowy się do tego odniósł. My chyba już się wszyscy trochę przyzwyczailiśmy, że żyjemy w takiej memowej rzeczywistości, ale jeżeli poseł na Sejm na pytanie, poważne pytanie, które w tej chwili zadaje sobie cała Polska, odpowiada internetowym memem, wyśmiewając się z tego, co tu w studio Telewizji Republika powiedziała żona pierwszego więźnia politycznego, pierwszych więźniów politycznych w historii III RP, no to chyba mamy jakiś poważny problem. Wszyscy. Bardzo proszę, Cezary Krzysztopa. Jeżeli kogoś śmieszy to, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński nie jedzą ósmy dzień, to niech spróbują nie jeść dwa dni na przykład. Niech spróbują zrozumieć, jakie spustoszenie w organizmie może spowodować głodówka ośmiodniowa, która najwyraźniej dzisiaj się nie skończy. Nie skończy się również jutro, nie skończy się również pojutrze. A pani Kluzik-Rostkowska, która sobie z tego żartuje, niech sobie pomyśli o tym, że ja tu w międzyczasie sprawdziłem sobie, jakie wyniki wyborcze osiągnęli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Jeden tam 40 parę tysięcy głosów zdobył, drugi 20 parę tysięcy głosów, czyli decyzją bardzo wątpliwą i wskazującą na taką wyjątkową zajadłość obecnego systemu wobec obydwu panów posłów. Taką zajadłość niewspółmierną do ich rzekomych zbrodni straszliwych, które polegały między innymi na tym, że no, podsłuchy, na które oni zdobyli pozwolenia sądów, były na miejsca publiczne, a potem sąd nabrał nagłych wątpliwości, że hotel być może nie jest miejscem publicznym, doprowadziło do tego, że 60 parę tysięcy wyborców nie ma dzisiaj swojego przedstawiciela w Sejmie. To jak to się ma do haseł demokracji, których tyle na ustach miał Donald Tusk i jego, wydaje mi się, mocodawcy? Jak się to ma do haseł praworządności, których tyle miał na ustach Donald Tusk? Jak się to wreszcie ma do tych jego mocodawców brukselskich, niemieckich i tak dalej, którzy byli przez tyle lat strażnikami demokracji, praworządności w Polsce? I tutaj... Chcąc, nie chcąc, muszę wrzucić kamyk do ogródka również Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że to
powoduje również pewne zderzenie z dotychczasową naiwnością dotyczącą prób kompromisu z Brukselą, która najwyraźniej dzisiaj pokazuje, gdzie w istocie znajdują się jej intencje rzekomo demokratyczne i rzekomo praworządne i przynajmniej na przyszłość nauczy Prawo i Sprawiedliwość, że takie intencje są zupełnie gdzie indziej. No to jest w ogóle wielki temat, który tak naprawdę jest i w ogóle wielka debata, dyskusja. Być może właśnie Telewizja Republika jest miejscem, gdzie taka debata sensu largo powinna się odbyć na temat tego, co oznacza wszystko to, o czym powiedział przed chwilą Cezary Krzysztopa, również w perspektywie no, pewnego arbitra, którym ma jawić się właśnie Unia Europejska. Mówiliśmy o tym wczoraj w naszym programie. Ta kompletna demolka polskich instytucji, stworzenie sytuacji, gdzie mamy dwóch prokuratorów krajowych, gdzie mamy dwa zarządy telewizji, gdzie za chwilę być może będziemy mieli dwóch prezesów banku centralnego, dwa trybunały konstytucyjne, gdzie mamy Sejm, którego legalność jest w tej chwili przez poważnych ludzi podważana, no bazując na tym, że Sejm ma mieć 460 posłów, a nie 458 albo 462. Odsyłam do materiału Edyty Hołdyńskiej z serwisu Dzisiaj, jest dostępny na YouTubie, można się tam z tym szczegółowo zapoznać. No to są jednak sprawy, które prowadzić najwyraźniej mają do tego, że to nie my podejmiemy ostateczne decyzje, tylko za nas decyzje podejmie ktoś inny. Jakiś TSUE, jakaś Komisja Europejska, jakaś Rada Europejska, jakaś instytucja gdzieś daleko od Polski, instytucja, której nie będą, o której kształcie nie będą decydować Polacy. No i to jest w gruncie rzeczy wypełnienie definicji utraty suwerenności. Mam wrażenie, że to się właśnie dzieje, a nasze wcześniejsze debaty i obawy, że stanie się to w wyniku jakichś formalnych decyzji, możemy wyrzucić do śmietnika, bo dzieje się to w wyniku decyzji pułkownika Rympałka i wszystkich pułkowników Rympałków. Jacek Liźniewicz. No tak, to jest, oczywiście jest kwestia debat i tego, co myślą eksperci, co myślą prawnicy, co myślą ludzie, którzy są politologami i obserwują te wszystkie zjawiska, ale niestety często ta debata jest oderwana od postrzegania zwykłego szarego Kowalskiego, którego przez 15 lat, a może nawet dłużej, wmawiano, że Unia Europejska to zbiór świętych demokratów, którzy niczym ciotka z Ameryki przywożą bezinteresownie pieniądze z różnego rodzaju i ładują w polską gospodarkę. No i cóż, dla większości Polaków Unia Europejska będzie zawsze miała tylko taki aspekt i nie będą chcieli przyjąć do wiadomości, że jest inaczej, że to jest jakaś twarda gra interesów, w której jesteśmy przedmiotami tej gry interesów. I to jest, mam wrażenie, problem. Polacy tego kompletnie nie rozumieją i nie chcą rozumieć. Ale ja się zastanawiam, bo może jednak jest tak, że po prostu jesteśmy w tej kwestii podzieleni. Ja mam wrażenie, że ludzie, którzy... Bo zakładam, że być może jest grupa ludzi w Polsce, która wie, że Unia Europejska nie jest dobrą ciotką, że jest instytucją władzy, tylko wychodzą z założenia, no dobra i okej, i niech będzie tą instytucją władzy i niech my, czy my jako Polacy, bądźmy jej po prostu poddanymi. Oddajmy się jej we władanie, bo to być może jest tak. Myślę, że to nie do końca, nie ma tutaj jakby przestrzeni na jakąś racjonalną dyskusję i każda dyskusja, próba dyskusji na ten temat kończy się hasłem o tym, że czy wychodzimy, czy nie wychodzimy z Unii Europejskiej i czy będzie polexit, czy nie będzie. I to jest cała pułapka tego, więc z jednej strony z Czarkiem się zgadzam, ale z drugiej strony stawianie na przykład weta w 2020 roku nie skończyłoby się dyskusją
prawników na temat tego, jak daleko może posunąć się TSUE, ingerując w polski system prawny, tylko skończyłaby się na tym, na 8-miesięcznej nawalance w Prawo i Sprawiedliwość o tym, że chce wyjść z Unii Europejskiej. Ale zaraz, ale nie masz wrażenia, że ono się i tak skończyło 8-miesięczną nawalankę o to, kiedy będą pieniądze z KPO? To prawda, ale takie to same, jest to inna dyskusja niż to, czy, o to, czy wychodzimy z Unii Europejskiej. To ja poproszę za chwilę Jacka Wronę, poproszę jeszcze o komentarz. Wczoraj w Sejmie cały dzień spędził również jeszcze jeden nasz reporter. Michał Jelonek od niedawna jest naszym dziennikarzem. Witamy na pokładzie. Zabrał się od razu do roboty. Nie tylko był wczoraj w Sejmie, ale w Sejmie był również i przywiózł z Sejmu to. Jak długo będziecie rządzić uchwałami? Mam pytanie. Ja z panem teraz rozmawiam, tak? Tak. Pośle, z nami dlaczego pan nie chce porozmawiać? Chciałem zapytać, jak rozwiązać? Panie pośle, to jest ten Sejm otwarty na dziennikarzy, bo to zapowiadaliście, że będzie inny Sejm. Jak uda pana rozwiązać kryzys? Panie pośle, kiedy Władysław Frasyniuk nazywał strażników granicznych watahompsów i śmieci, pan nie protestował? Jeszcze pytanie, panie pośle, pan mówił o tym, że Sejm będzie otwarty dla dziennikarzy, że to się zmieni, że będzie zupełnie inaczej, więc zadaję panu pytanie, jak długo będziecie rządzić uchwałami, panie pośle? O, może Ada, gdzie ona jest? Panie pośle, o hierarchię aktów prawnych chciałem zapytać. Jak długo decyzje pana Bodnara, Sienkiewicza czy Tuska będą stały nad konstytucją? No to jest chyba proste pytanie, panie pośle. Panie pośle, mowę panu odjęło. Jak długo będziecie rządzić uchwałami, panie pośle? A pan zastąpił kłeczka? Ja pytam proste pytanie, panie pośle. Jak długo będziecie rządzić uchwałami? Wolnego słowa. My wam nie przeszkadzaliśmy, robiliście swoje, prawda? Panie pośle, dzień dobry. Dlaczego nowa władza ma za nic orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenia wyroku i Sądu Najwyższego, panie pośle? To jest proste pytanie. Ale jak pan przeszkadza w rozmowie? Ale ja panu zadaję pytanie, panie pośle. Mówiliście... Szanowna pani poseł, mówiliście o praworządności. O to chciałem zapytać. Właśnie to wyznajemy. Dlaczego nie uznajecie wyroków Sądu Najwyższego, prerogatyw pana prezydenta? Pani poseł. Przepraszamy, bo my rozmawiamy o sprawach wagi państwowej. To są sprawy wagi państwowej, panie pośle. Nie no, państwo rozmawiają o sprawach wagi państwowej, ale panie pośle, zwracam się do pana posła Szczerby. Nie zastąpił pan kłeczka, bo przepraszam, kłeczek to nie jest napis na dropsach. Zastąpił pan pana redaktora kłeczka, tak to powinno brzmieć i tak wychowani ludzie powinni się zachowywać i odzywać. A przecież pan poseł Szczerba jest człowiekiem dobrze wychowanym. I dodam jeszcze, że pan redaktor kłeczek też był w Sejmie, więc nikt nikogo nie zastąpił. Jest nas wielu i będziemy zadawać pytania, nawet jeśli pan poseł Szczerba będzie mówił, że nie może na nie odpowiedzieć, bo się zajmuje ważnymi sprawami państwowymi. Michał Jelonek pytał o te rzeczy w Sejmie, a ja poproszę Jacka Wronę o komentarz i do tych wypowiedzi pana posła Szczerby i może Jacek Wrona spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jak długo pan poseł Szczerba i jego koledzy rządzić będą uchwałami i ignorować będą obowiązujące w Polsce prawo. Jeszcze nie wiedzą, bo nie dostali informacji, sygnałów, więc tutaj, no jeżeli się nie ma argumentów i wiedzy, no to faktycznie można robić różnego rodzaju didaskalia. Mamy właśnie te wypowiedzi całkowicie, tak jak mówię, z rzeczy super poważne, znoszące na poziom memów, bo tak to wygląda. A tak naprawdę no, podgrzewanie tej atmosfery jest jak najbardziej korzystne dla tej grupy osób, ze względu na to, że można sobie zadać fundamentalne pytanie, że oprócz tych zmian, nazwijmy to, które są proponowane, społeczne, polityczne, przede wszystkim działania Unii mają na celu jedną rzecz, czyli pieniądze. Pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Przychodzą ciężkie czasy, proszę zauważyć, i problemy ekonomiczne, które dotyczą całej Unii, przede wszystkim Niemiec. I to wszystko skupia się właśnie przede wszystkim na tym, aby w pewnym momencie dokonać tego rodzaju działań, tego rodzaju zmian,
że trzeba będzie płacić. Trzeba będzie płacić i niestety nie będzie innego wyjścia. Więc w dużej części, tak jak mówię, są to takie działania pozorne po to, żeby przeprowadzić te fundamentalne zmiany, które mogą położyć się cieniem na lata. Na lata już mieliśmy wypowiedź tutaj pani wiceminister, która mówiła, że do 2040 roku trzeba ograniczyć emisję CO2 o 90%. Co prawda, no tutaj stwierdzono, że to był prywatny pogląd pani wiceminister, ale wydaje się, że nie za bardzo, bo jak tak sobie pomyślimy, to stwierdzimy, że te 55%, które ma być, to jest taki dopust Boży i powiemy, o jak dobrze, że tylko 55%. O, a Boga, tylko 55%, tylko tam zakaz latania samolotami, wszystkie te historie, pomysły Unii Europejskiej, Fit for 55, kto to dzisiaj pamięta? Spokojnie, są tacy, co pamiętają i nawet jak przez chwilę musieli się z tematu wycofać, to na długą metę z całą pewnością z tematu się wycofywać nie będą. To ja poproszę jeszcze Jacka Wrony, bo o to nie spytałem, a bezpośrednio chyba warto poprosić Jacka z doświadczeniem. Zaczęliśmy od tego i na koniec spytam o to raz jeszcze. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński siedzą w więzieniach. Codzienne manifestacje pod tymi więzieniami się odbywają. My tam jesteśmy, będziemy o nich informować. Ale jestem ciekaw, jak ty patrzysz na to, co powiedziała jako emerytowany oficer policji Centralnego Biura Śledczego, na słowa, które wypowiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska, zrównując ludzi, no właśnie tych więźniów politycznych, którzy siedzą w więzieniu za to, że walczyli z korupcją, z zwykłymi przestępcami, którzy siedzą w więzieniach ze względu na popełniane zwykłe kryminalne przestępstwa, za które są karani, bo to w istocie wynika z tego szyderstwa, które Joanna Kluzik-Rostkowska wypowiedziała w rozmowie z Adrianem Boreckim. No, często właśnie to jest pewnego rodzaju zasłona, nie? To, o czym mówiliśmy. Jeżeli nie ma argumentów, jeżeli człowiek boi się pewnych rzeczy, to takim jednym z zachowań to jest taka właśnie jakaś agresywny atak, zazwyczaj szokujący, żeby uciec od tej prawdy, od tej rzeczywistości, od tego odczucia, które chyba każdy ma, bo w gruncie rzeczy no, zawsze powinna być zasada, że no, wydaje mi się, że nawet na poziomie czysto ludzkim no, kobieta powinna rozumieć drugą kobietę i bez względu na różnego rodzaju uwarunkowania polityczne czy światopoglądowe, no to jest rzeczą fundamentalną, elementarną, no tak jak mówię, to poczucie jakieś no chyba takie ogólnoludzkie współczucie, obrzydliwe zachowanie, ale tak jak mówię, ludzie to oceniają, widzowie nasi oceniają i mają wyrobione. Ostatecznie zdanie. Proszę pamiętać, to państwo przed telewizorami, a ostatecznie państwo przy urnie wyborczej podejmują decyzję i to my wszyscy jako obywatele państwa polskiego później przyjmujemy również konsekwencje swoich własnych wyborów, niezależnie od tego, kto z nas, na kogo głosuje. Na tym polega działanie wspólnoty politycznej i na tym polega też nasza wspólna odpowiedzialność jako obywateli za państwo, do zarządzania którego zatrudniamy polityków i rozliczamy ich z tego, co robią, z tego, co powiedzieli, z tego, co zrobili naprawdę, z tego, co chcieli zrobić, a nie zrobili, albo z tego, co chcieli zrobić, a nie powiedzieli, że chcą zrobić. Szanowni państwo, dziękuję uprzejmie za nasze dzisiejsze spotkanie. Cały czas bardzo państwa proszę o klikanie w subskrypcję na kanale YouTube i cały czas gorąco apeluję o wsparcie, również finansowe wsparcie dla Telewizji Republika. Zmieniamy się, codziennie nowe elementy, dziś nowy element oprawy naszego programu. Dziś również na naszej antenie pojawią się nowe elementy oprawy graficznej Telewizji Republika. Pracujemy cały czas nad zmianami, codziennie dodajemy coś nowego i możemy to robić tylko dzięki państwu i dzięki temu, że otrzymujemy od państwa wsparcie. Bardzo za nie dziękujemy i traktujemy je jako zobowiązanie do tego, aby utrzymywać się na rynku, na wysokich pozycjach i spróbować zaatakować i pokonać naszego
głównego konkurenta. Stację, która niegdyś założona została przez tajnych współpracowników komunistycznej bezpieki i w której przez całe lata ludzie WSI byli na wizji. Jak to jest możliwe? No nie wiem. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. To był program Michał Rachoń. Jedziemy. Proszę zostać z telewizją Republika.